Dzień dobry, gratulujemy nagrody. Został pan nagrodzony za artykuł Koniec balu. Tytuł symboliczny. I czy dobry czas dla gospodarki światowej się skończył? Znaczy, ten koniec balu to był taki rzeczywiście bardzo trudny materiał, bo to był taki okres przełomowy. Końcówka ubiegłego roku, początek tego i widać było ewidentnie taką zmianę w polityce banków centralnych, bo tak naprawdę ten koniec balu dotyczył taniego rynku, tanich pożyczek. Koniec balu w tym sensie, że skończył się czas taniego pieniądza, czyli taki czas pełnej swobody, jeżeli chodzi o finanse. I z tym, że ten wymowa tego materiału była pozytywna, to znaczy to był koniec balu, ale nie w sensie takim negatywnym, że to tylko koniec pewnej takiej epoki, takiej dobrowolności, trochę takiej zabawy pieniądzem. No właśnie, ja czytałem ten materiał i mam pytanie, bo można to rozumieć dwojako. Część osób sądzi, że brak łatwo dostępnych kredytów to jest blokada rozwoju gospodarczego. Z kolei to, co pan wspomniał, pan pisał, że skończyła się pewna dowolność. I można zadać pytanie, gdzie jest ten złoty środek? No właśnie, wszyscy tego złotego środka szukają, bo chyba to jest taki moment, że jeszcze nikt dokładnie nie wie, gdzie on jest. Ja mówię oczywiście jako publicysta, jako ekonomista, tylko jako człowiek, który obserwuję gospodarkę już od wielu, wielu lat, także mam pewną taką dosyć długą perspektywę i myślę, że ten moment teraz jest taki trudny, bo jeszcze dokładnie nikt chyba nie wie, gdzie jest ten, co się kończy, a co się zaczyna. To znaczy może bardziej wiadomo, co się kończy, ale jeszcze nikt nie wie dokładnie, co się zaczyna. To ja zadam inne pytanie, bo od lat 80. ubiegłego wieku narasta finansjalizacja światowej gospodarki. I czy ten kryzys wynikający najpierw z pandemii, teraz z trwającej wojny, może być szansą na pewne uzdrowienie, że na przykład nie będzie pustego pieniądza na rynku, czy w ogóle światowe finanse zostaną uregulowane? No, aż takim optymistą nie jestem jednak, bo tutaj jakby świat finansowy, on cały czas funkcjonuje, jest bardzo sprawny i szuka tylko nowych kierunków, nowych możliwości zwiększania stopy zysku. Także tutaj chyba nie. No dalej będzie ten dominacja tego świata finansowego. Ona może zmienić kierunek, będzie szukała nowych źródeł, ale one się pojawiają. To cały czas są nowe elementy. To jest ESG, to jest zielona gospodarka. Przecież widzieliśmy, jak bardzo dobrze można zarabiać na przykład na instrumentach związanych z emisją CO2. Także to będą poszukiwania nowych kierunków. Także ja bym tego aż tak optymistycznie nie widział. Znaczy, nawet nie wiem, czy to jest optymistyczne, no bo taki ten świat jest. On funkcjonuje według pewnych takich zasad obiegu pieniądza. Tego pieniądza naprawdę dalej jest dużo. On jest, tak mi się wydaje przynajmniej, on jest mniej łatwy do zdobycia, jest trudniejszy, ale jego jest nadal dużo. To i możliwości inwestowania takiego czystego pieniądza myślę, że nie brakuje. Będzie jakiś, nie wiem, czy to będzie rynek nieruchomości za chwilę, czy to będzie ESG, czy będą jakieś inne kierunki, ale powrót takiej jakby twardej, do twardej gospodarki wydaje mi się, czy gospodarki opartej na twardej gospodarce wydaje mi się mało realne. Ja to tak mało realny. Obserwuję to tak od wielu lat jako właśnie publicysta ekonomiczny. Widziałem różne jakby zwroty, wolty, zmiany kierunków. To chyba nie jest jeszcze ten moment, w którym gospodarka jakby stanie na takich twardych nogach związanych z przemysłem, z twardym przemysłem. Chyba jeszcze nie. Tutaj finanse nadal są dominujące, no, to może i dobrze, bo tutaj finansowanie, gospodarka potrzebuje tego finansowania i ona będzie potrzebowała go jeszcze bardziej. Pytanie, czy ten pieniądz, który będzie pochodził z tych różnych źródeł finansowania, on będzie rzeczywiście powodował wzrost gospodarczy, czy nie będzie tylko czystą spekulacją, bo to też jest... I źródłem zaburzeń z kolei, prawda? No jeżeli jest czysta spekulacja, to pytanie, no nawiązuję choćby do upadku giełdy kryptowalut sprzed kilku dni. I pytanie, no
Może co musiałoby się stać, żebyśmy mieli większy balans między światem finansowym a rzeczywistą gospodarką? No chyba tutaj nie ma takiego sposobu, bo są po kryzysie 2008 roku wydawało się, że już jakby wiemy co trzeba zrobić. Było dużo regulacji, bardzo sprawnych zresztą, one były były skuteczne, no bo tak rzeczywiście te rygory związane z bankowością inwestycyjną, one się pojawiły i w pewnym sensie zostało to opanowane, ale ten obieg pieniądza, czy funkcjonowanie tego rynku finansowego jest tak sprawne, jest przede wszystkim globalne. Myślę, że jeżeli chodzi o taki obieg gospodarczy, takiej twardej gospodarki związanej z produkcją, wytwarzaniem dóbr konsumpcyjnych czy jakichkolwiek innych, to on rzeczywiście będzie się zmieniał, no bo te łańcuchy zostały pozrywane. Natomiast obieg pieniądza, te fundusze krążą po całym świecie. Jest Azja, są Stany Zjednoczone, jest Europa i chyba nie ma możliwości tak naprawdę zapanowania nad tym. Zresztą nie wiem, czy jest taka w ogóle potrzeba, bo jeżeli te proporcje rzeczywiście są zachwiane, tutaj jakby pieniądz szuka, może być powodem kolejnych kryzysów, ale on ma w tej chwili takie znaczenie, chyba jest bardzo ostrożny, bardziej ostrożny niż był kiedyś. Bo warunki też są inne, no nie ma aż takich dużych możliwości inwestowania tych pieniędzy. Tak to widzę z mojej perspektywy, że jest pewna zmiana, ale to nie jest chyba zmiana fundamentalna. To nie jest jeszcze ten moment, kiedy nie wiem, polityka gospodarcza powie, że to musi stanąć na jakichś twardych nogach związanych z przemysłem, z wytwórczością, z konkretnymi usługami. To chyba jeszcze jest ten moment, w którym jeszcze pieniądz szuka cały czas takiej możliwości realizacji jak najwyższej stopy zwrotu. Banki centralne muszą z tym sobie poradzić, ale one mają w tej chwili inny problem. One mają problem związany z inflacją, to jest problem globalny, to jest ten problem, który muszą rozwiązać. Regulatorzy, myślę, że też jest głównie ta kwestia związana z inflacją, z tym, co zrobić, żeby to tempo wzrostu gospodarczego było wysokie, ale jednocześnie nie stymulowało inflacji. Więc tutaj w tej chwili chyba są inne problemy związane właśnie z tego, takie makroekonomiczne. Jesteśmy to jest rzeczywiście koniec balu, ale to jest taki koniec balu, który pokazuje, że skończył się okres taniego pieniądza, łatwego pieniądza, ale jeszcze nie wiemy, w jakim kierunku pójdzie gospodarka. Za dużo jest chyba takich niewiadomych, za dużo ryzyk związanych z gospodarką i ten kierunek ostateczny, ten kierunek chyba nie jest jeszcze do końca znany.